Analizę rzetelności należy rozpocząć od upewnienia się, które zmienne, które elementy tworzące dane, np. kwestionariusz, powinny być włączone do analizy rzetelności. Przypomnę, że analizę rzetelności należy wykonać oddzielnie dla każdego wymiaru danego kwestionariusza. Przykład ten przeprowadzę znowu na bazie danych SPSS pochodzącej z książki Andy'ego Fielda. Analizę rzetelności wykonujemy w module skalowanie, analiza rzetelności. Dla uproszczenia całej sytuacji posłużę się tutaj wynikami wcześniej wykonanej analizy czynnikowej i takie twierdzenie jak mam małe doświadczenie w obsłudze komputera i pozostałe przeanalizuję, pokazując jak należy przeprowadzać analizę rzetelności. Więc analiza, skalowanie, analiza rzetelności. U mnie tutaj niestety etykiety poszczególnych twierdzeń nie wyświetlają się. Mogę to zmienić wchodząc do opcji. One są tutaj. Edycja, opcje, listy zmiennych na zakładce ogólne, pokaż etykiety. OK. Wracam do analizy czynnikowej. I etykiety już są. Strzeżę trochę okno, żeby więcej było widać. OK. W skład podskali numer 3, którą wcześniej sobie nazwałem zdolności techniczne użytkownika SPSS, wchodzą takie twierdzenie jak mam małe doświadczenie w obsłudze komputera, czyli to jest P06. SPSS zawsze przestaje działać, gdy tylko do niego siadam. P18. Obawiam się, że mój brak umiejętności, czyli to jest P13. Wszystkie komputery mnie nienawidzą. P07. Komputery mają swoje umysły. To jest P14. Komputery są przydatne tylko do grania w grę. Ludzie próbują ci wmówić, że SPSS pozwala łatwiej zrozumieć statystykę, ale to nieprawda. Komputery chcą mnie dopaść. Przeliczę jeszcze. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 twierdzeń. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czegoś brakuje. Przepraszam, źle policzyłem. 8. 8 twierdzeń. Wpisujemy sobie, to są zdolności techniczne użytkownika SPSS. Jeszcze w statystykach zaznaczamy sobie skalę przy wykluczeniu. Ta opcja jest potrzebna po to, aby uzyskać ważną statystykę, jaką jest moc dyskryminacyjna pozycji testowej. Wybieram dalej i naciskam OK. Pierwszą tabelą, którą analizuję,
to jest tabela z alfą. Alfa tutaj wynosi 0,84. Alfa dotyczy rzetelności. Najlepiej, jeśli przy badaniu rzetelności w danym wymiarze, jeśli alfa wynosi 0,8 i więcej. Jeśli alfa wynosi mniej niż 0,8, sugeruje to, że skala jest rzetelna, ale ta rzetelność nie jest w pełni satysfakcjonująca. Minimalna dopuszczalna rzetelność, przyjmijmy, że wynosi 0,6. Zatem rzetelność pomiędzy 0,6 i 0,8 jest nie w pełni satysfakcjonująca, ale skala jest rzetelna. Natomiast jeśli rzetelność wynosi 0,8 i więcej, to skala jest rzetelna i ta rzetelność jest w pełni satysfakcjonująca. Przeanalizujmy sobie zatem to, jakie znaczenie mają poszczególne elementy tej struktury. Poszczególne pozycje wchodzące w skład tej skali w tym kwestionariuszu. Ważne statystyki znajdują się w tej kolumnie korelacja pozycji z ogółem i to są po prostu współczynniki korelacji. Korelacji pomiędzy danym twierdzeniem a wynikiem ogólnym w danej skali. Im wyższa ta korelacja, tym lepiej. To pokazuje, że dana skala jest silnie związana z wynikiem ogólnym. Minimalnie wartość ta powinna wynosić 0,3. Im wyższa, tym lepiej. Zazwyczaj, jeśli te moce dyskryminacyjne są bardzo duże, to sugeruje to dużą rzetelność. Widać, że u nas w zasadzie te moce dyskryminacyjne są spore. 0,6, 0,67, 0,3. Najsłabiej wypada twierdzenie, komputery są przydatne tylko do grania w gry, 0,4, ale wciąż wartość tego współczynnika jest powyżej minimum, powyżej 0,3. Dlaczego ta statystyka mocno dyskryminacyjna jest ważna? Używamy jej szczególnie wtedy, kiedy badamy własności psychometryczne danej skali. Na podstawie analizy czynnikowej wiemy, jakie elementy wchodzą w skład tej struktury czynnikowej, natomiast na podstawie analizy rzetelności wiemy, jak rzetelny jest pomiar oraz wiemy, jak mocne są poszczególne twierdzenia.